Ta Honda przejechała na tym filtrze 200 tysięcy kilometrów, a to jest przebieg, który albo eliminuje go z dalszej pracy, albo taki filtr wymaga kompleksowego czyszczenia. A skoro mam go już na wózku, to skoczę do znajomego. Niech zobaczy swoim fachowym okiem, czy na tym można jeszcze pojeździć. Nawet jeśli DPF nie wyrzuca błędów, to warto profilaktycznie go sprawdzić. Ten filtr potrafi być prawdziwym utrapieniem w autach o dużym przebiegu, zwłaszcza gdy się o niego nie dba. Siemano. Cześć, witam. Zobacz, CRV, dieselek 1.6, dwie paki nalotu, tak sobie popatrzyłem na niego. No. Trzeba by sprawdzić, nie? No i gorzej nie wygląda, ale należałoby sprawdzić. Jakiś endoskop czy coś? Tak, no sprawdzimy najpierw. To jest ważne, bo filtr cząstek stałych może być już na tyle zniszczony mechanicznie, tak, że już tego nic nie będzie. Stopiony na przykład, nie? Zobaczymy, jak tutaj będzie ta sprawa wyglądała. Zobaczymy. Natomiast jeżeli już zajmujecie... Tak, przytrzymam. Jak już zdejmujecie układ wydechowy i za filtrem jest czarno, jest sadza, to z całą pewnością nie działa od dawna. To jest taka złota zasada. A jak już jest na końcu rury, to już nie działa bardzo dawno. Tak, a jak już rura wydechowa na końcu samochodu jest czarna, to pewnie go nie ma nawet. No tu wygląda dość nieźle. No. Nie jest uszkodzony. Jak na 200 tysięcy dramatu nie ma. Ale skoro już mamy pacjenta na stole, to wypada go zoperować. DPF trafi na specjalną myjkę. By wyczyścić tę puchę, trzeba sporego ciśnienia. Ile trwa taka usługa? Cała usługa trwa przy samochodzie osobowym do 30 minut, to już z regeneracją i z suszeniem. Full? Tak. W tej chwili będziemy... O, widzisz, co się jest, jest! Coś pięknego. No jest dość dużo tych nagarów. Podczas wieloletniej pracy mikrokanaliki DPF-a zapychają się sadzą. To mycie je oczyszcza. Szczególne znaczenie mają mocne skoki ciśnienia. To one wymywają najwięcej brudu. Nasz filtr jest już po kąpieli. Wydrukowany raport powie, czy zabieg przyniósł jakieś efekty. Tutaj są dwie informacje. Jedna to jest ta wartość początkowa, tak, tego przeciwciśnienia, które generował. W tej chwili jest rewelacyjnie. Zero. Jest wartość zero. Jest po prostu jak nowy. Tutaj potwierdzeniem tego nawet jest na tym wykresie. Widać, że to ciśnienie podczas mycia, to są te uderzenia. Tak. One się zmieniały. Tutaj widać, że on sobie to dobierał tą. I te ostatnie już były bardzo duże. Ciśnienie było bardzo małe, które on generuje. Czyli już nawet podczas tego mycia było widać, że umył się. Lepiej się nie mógł już umyć. Także jak żeśmy patrzyli, jest super.